Hej wszystkim, tu Jukia, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy filmik. Dzisiaj mam dla was Clean With Me, bardzo dawno nie było, ale było w moich planach nagranie właśnie Clean With Me, takie porządne przed położeniem tych wszystkich dekoracji świątecznych. Robię tak co roku, to już jest taka moja tradycja, że co roku sprzątam tak porządnie cały dom i później kilka dni albo nawet dzień później już rozstawiam sobie te wszystkie moje świąteczne dekoracje, zmieniam pościele. Lubię to robić właśnie na taką czystą przestrzeń. I tak zaczniemy sobie tutaj od samej góry, od sypialni. Zrobimy sypialnię, pokoje dzieci, trochę tam się nabałaganiło, a więc będzie co układać. Łazienka, cały dół później, więc to będzie takie ogromne kuliuliny mi całego domu. Zróbcie sobie jakąś dobrą herbatkę, kawkę albo sprzątnijcie po prostu ze mną. Zmotywujemy się razem. No już bez przedłużenia. Zaczynamy! To ja się sama powinnam zmotywować. Jakoś. Dzisiejsze sprzątanie zaczynamy od sypialni i naprawdę nie ma tutaj tragedii. Nagrywam teraz bardzo dużo właśnie w sypialni, a więc musi tutaj być porządek cały czas. Znalazło się tylko kilka rzeczy, które wpadły oczywiście za krzesła, więc składam to co do szafy, to co do prania i lecimy dalej. Jak mówiłam o porządnym sprzątaniu, to oczywiście myję lustro w tej sypialni. Moja córka bardzo lubi się tutaj przyglądać, a ono zawsze jest wymazane w dziecięcych łapkach. Kilka waliających się drobiazgów i tak naprawdę raz, dwa, trzy i jest ogarnięte. Dzisiaj też zdecydowałam się pościągać kurz z ramek. Ta końcówka od tego odkurzacza jest naprawdę bardzo fajna, właśnie żeby pościągać sobie kurz z ramek, niekoniecznie ściągając to wszystko. Przydaje się też do na przykład wyrzuconej ziemi z kwiatka i później wszystko produktem, żeby przepięknie pachniało. Zdecydowałam się też pomyć cały przód szuflad w naszej komodzie. Nie robię tego naprawdę często, ale jak dzisiaj takie duże klimy, no to lecimy z wszystkim. Ścielec szybciutko, tylko łóżko, nie zmieniam tutaj dzisiaj pościeli, dlatego że będę na dniach zmieniała już na takie świąteczne. Do dzisiejszego sprzątania używam bezprzewodowego odkurzacza pionowego Jimmy H9 Flex, który bardzo szybciutko i skutecznie eliminuje brud, a dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji i tej zginanej rurze jest niezwykle wygodny w użyciu. Jak widzicie, łatwo się ta rura zgina i wszystko można przepięknie spod łóżka odkurzyć, nie musząc się schylać tak naprawdę. W skład zestawu wchodzą akcesoria, które tak naprawdę pozwolą Wam odkurzyć absolutnie każdy zakamarek w Waszym domu, a nawet Wasz samochód. Po skończonej sypialni uciekamy do mojego syna i tutaj akurat moja córka zrobiła troszkę bałagan, bo Alex jest z reguły z tych dzieci, które starają się naprawdę utrzymać porządek, a Melissa jest z tych typowych bałaganiarzy. Ona jest ogromną bałaganiarą i gdzie nie przejdzie, to po prostu jakby przeszło tornado. Uczymy ją tego sprzątania, układania, ale muszę powiedzieć, że naprawdę nie jest łatwa, więc jak macie jakieś tipy, żeby dziecko sprzątało, tak wiecie, pozytywnie, to dawajcie koniecznie znać, ale tutaj właśnie stwierdziłam, że ogarnę Aleksowi to wszystko, już jak sprzątam od A do Z, to pokoje dzieci to oczywiście tutaj też ogarniam. U niego na biurku zawsze jest ultra dużo jakichś karteczek powycinanych, a więc wszystko to chowam, nigdy nie wyrzucam mu niczego, tylko później pytam się, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne. Nie wyobrażam sobie wyrzucić mu po prostu jakieś rzeczy, bo dla mnie to są, wiecie, zwykłe papierki, a dla niego to mogą być jakieś ważne dokumenty, konstrukcja, więc wszystko chowam.
Tutaj za pomocą odkurzacza Jimmy właśnie też wycieram kurze z tych wszystkich Lego. Muszę powiedzieć, że rzadko kiedy chce mi się to wszystko ściągnąć i wytrzeć sam porządnie kurze. No kiedyś też będzie trzeba, ale tutaj akurat ta końcóweczka do wycierania kurzu jest idealna. Następnie odkurzam cały dywan. Jeju, jak to w przyspieszonym tempie wygląda świetnie. Jak teraz pomyślę, ile mi to zajęło czasu. Zmieniam końcóweczkę i odkurzam parkiet. No i po pokoju Alexa uciekamy do mojej córki. Ten pokój jest naprawdę malutki, a więc tutaj nawet jak są 2-3 rzeczy na podłodze, to wygląda jak po Armagedonie, a więc też trzeba utrzymywać tutaj porządek absolutnie cały czas. Wyciągnęłam dywan do prania, bo widziałam, że pomazany był pisakami, a więc wypiorę, to już będzie czyściutki. I układam właśnie córeczce wszystkie zabawki, przejeżdżam odkurzaczem i zabieramy się za korytarz. Muszę wam powiedzieć, że wciągnęła mnie niesamowicie ta końcówka do zbierania kurzu i teraz cały czas jej używam. Uważam, że jest fenomenalna. Taką małą ludzką końcóweczką odkurzam te górne schody, bo tutaj na poddasza też się niesamowicie kurzy. Korytarz i zaraz góra będzie skończona. Została jeszcze tylko do pomycia podłoga, a w międzyczasie jak sobie będzie schła, to ja pójdę myć łazienkę. Najpierw zbieram wszystko, co jest na podłodze. Mamy tą wanienkę, dlatego że moja córka ostatnio ma fazę właśnie na kąpanie się w tej wanience, a nie pod prysznicem, a że nie mamy wanny w domu, no to właśnie używamy tej wanienki z IKEA i świetnie się tutaj sprawdza. Wycieram wszystkie kurze, bo w łazience to też bardzo szybko się bałagani, wszystkie moje produkty do włosów i tak dalej, no trochę tego jest, a więc też trzeba utrzymywać tutaj porządek, produktem wszystko, raz, dwa, trzy, tak naprawdę jest czyściutko. Zostało tylko jeszcze lustro, bo ono też jak dzieci myją zęby, to mam wrażenie, że plują po prostu wyżej niż widzą. Następnie kabina prysznicowa. I tutaj te zewnętrzne lustra, bardzo, bardzo je lubię, ale rzeczywiście troszeczkę się brudzą. Zmywam podłogę i uciekamy na dół.
Nie będę Was tutaj już oszukiwać, to jest kolejny dzień, ale jednego dnia nie wyrobiłam się z całym tym sprzątaniem. Lubię sobie to też rozłożyć na 2 dni, wtedy nie ma takiej presji. Ściągam tutaj oczywiście poduszki i ta kanapa jest też fenomenalna, dlatego że zobaczcie, na przykład jedna poduszka zauważyłam, że jest troszeczkę brudna, więc ściągam tylko tą jedną do prania, a reszta zostaje. Tutaj właśnie też dzięki tej krótszej końcóweczce odkurzam całą kanapę. Często jest właśnie w kanapie dużo jakichś ciastek, nie ciastek, czy w ogóle jedzenia, no tak to jest, już jak ma się dzieci. I następnie dywan. I tak w ogóle ten odkurzacz oferuje kilka trybów odkurzania do wyboru. Macie na przykład eko, zapewnia taki najdłuższy czas pracy i doskonale się sprawdzi tak na co dzień. I następnie macie też turbo i max, one idealnie nadają się do usunięcia takich trudniejszych, bardziej wymagających zanieczyszczeń do samochodu, czy na przykład do takiego dosyć brudnego dywanu. I dostępny jest też tryb auto i to jest mój ulubiony, dlatego że po prostu odkurzacz inteligentnie wykrywa rodzaj podłogi i stopień zabrudzenia, trzeba automatycznie wtedy dostosować odpowiednią siłę ssania i moim zdaniem to jest najbardziej praktyczne. Jest też wypożyczony w ekran właśnie taki LED-owy, gdzie wyświetlane są te wszystkie najważniejsze informacje. I muszę Wam powiedzieć, że ja naprawdę zachwycona jestem tym modelem. Tutaj widzicie mały sneak peek, jak wygląda nasz salon po zmianie. Mamy właśnie nową komodę w salonie. Nie pokazywałam Wam jeszcze tego, a więc tutaj proszę, jesteście pierwsi, którzy to widzą. Przecieram cały stół specjalnym produktem do drewna, bo jest to właśnie drewniany stół i trzeba na niego dosyć uważać. Ściągam obrazki mojej córki ze ściany, bo już tyle tutaj wiszą, że mam nadzieję, że nie zauważy, chociaż ostatnio jak ściągnęłam, to od razu zauważyła i był ogromny płacz, a więc schowałam te obrazki najwyżej, przykleimy je jeszcze raz. Albo poproszę, żeby to było jakieś takie bardziej świąteczne teraz. No i przechodzimy do kuchni. Kuchnia to jest takie moje miejsce, które zostawiam sobie zawsze na ostatni etap, dlatego że nie cierpię sprzątać kuchni, ale za to jest to ulubione miejsce do sprzątania dla mojego męża. A więc z reguły dzielimy się tak, że on robi kuchnię, on myje naczynia, on wyciąga ze zmywarki, on naprawdę to lubi, jemu to nie przeszkadza, a ja nie cierpię tego robić. A więc bardzo się cieszę, że tak się dopasowujemy. Tutaj akurat no ja robiłam całe clean with me, a więc no już posprzątałam tą całą kuchnię, nie było tragedii, no ale właśnie trzeba było wypakować zmywarkę, zapakować kolejną jakieś tam talerze z wczorajszej kolacji, przetarłam też blaty, całą indukcję, no bo to tak naprawdę codziennie trzeba przecierać, to się codziennie bałagani. Odkurzyłam, pomyłam podłogi i koniec! Zobaczcie, ile ten odkurzacz zebrał mi brudów. Dopiero co tak naprawdę odkurzałam i w szoku jestem. No i co? To byłoby tyle w dzisiejszym Clean With Me. Ja oficjalnie jestem gotowa na rozłożenie.
ogarnię wszystkich świątecznych dekoracji. Nie mogę się doczekać, wyczekiwajcie również tego filmu, dlatego że pojawi się on bardzo, bardzo szybciutko, naprawdę na dniach. Ja wystawiam zawsze dekoracje przed vlogmasem, lubię już ten vlogmas zacząć, wiecie, tak bardzo, bardzo świątecznie. I tak, nie mogę się doczekać. Chciałam też serdecznie podziękować InPro za bycie partnerem tego odcinka i link do odkurzacza Jimmy oczywiście zostawiam Wam w opisie. A my widzimy się już w kolejnym. Pa!